Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zamiana ról. Mam dla Pana tę cudowną propozycję. Bryzol i stek. Ja prosiłam krwiste. Oj. Niech Pan je to. No nie wiem, Pani Magda. Pan to żuje. No żuje, no bo nie idzie zjeść. Jak można zostawić otwarty lód w lodówce? Też otwarte. Nie ma żadnej daty na żadnym mięsie. Proszę wyjąć całe mięso i je stąd wynieść. A co się o nim mówi na mieście? No źle. Źle. Bardzo źle. To nas traktowali jak śmieci. Jak śmieci. Nie jeden zwariował. Nie I jeden się zwariował. Powiesił. I powiesił się. A myśmy to wytrzymali. Tak. Czy mogę panią przytulić? A musi pan? Muszę. A to ładnie. Chciałbym. Dzisiaj wracamy do 11 sezonu, odwiedzimy Stary Młyn i jest to odcinek 6. Ale zanim do tego przejdziemy, na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają i subskrybują. Dajecie mi mega kopa do tego, żeby działać dalej. Bardzo małymi kroczkami zbliżamy się do 20 tysięcy subskrybujących, co jest ogromną liczbą. I tak sobie pomyślałem, że na te 20 tysięcy subskrypcji to moglibyśmy sobie zrobić konkurs, tak jak zrobiliśmy na święta. Tylko oczywiście z większą już nagrodą. Także zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dajcie znać, czy chcielibyście taki konkurs na kanale. No i co? Nie ma co przedłużać. Zapraszam na intro. Magda Gessler od lat przemierza cały kraj, zmieniając oblicze polskiej gastronomii. Właścicielka restauracji i niekwestionowany autorytet kulinarny. Dlaczego wytrujecie ludzi? Kontrowersyjna i bezkompromisowa. Z zabójczą skutecznością wypełnia swoją misję, bo wie, że zaufały jej miliony ludzi, a kuchenna rewolucja ogarnęła całą Polskę. W kurierze lokalnej naszej gazecie, żeśmy przeglądali gazetę, no i młyn do sprzedaży. Mówię do żony, choć coś ci pokażę, no niespodziankę. Przywiózł mnie tutaj i stanęłam u góry na rampie i mówię do niego: nie, to takie stare, nie, ja się boję, nie wchodzę. Obeszliśmy ten wkoło ten budynek, no i mówię, chcę to kupić, nie? Weszłam, no ładnie, wszystko było całe, takie zadbane. Prawdziwy młyn, nie? Jeszcze mąka się sypała z góry. Autentycznie uważam, że zakup starego młyna i zrobienia z niego restauracji, w sumie o nazwie Stary Młyn, to jest strzał w dziesiątkę. No to musi być tak klimatyczne miejsce, że to jest masakra. Dlaczego tam nie ma ludzi? 5 lat temu ruszyła restauracja w grudniu. Przez 2 lata fajnie było. Coś się działo i tak dalej. No, były imprezki, wesela, ktoś przyszedł i Sylwester był. Po sezonie to już jest taki no, słaby ruch i tylko męczy i człowiek nawet nie ma chęci ani być tu, ani nic, no bo jak nie ma tych gości, no to człowiek tylko przyjdzie i się denerwuje. Czekam i nie ma. W końcu wsiadam w samochód i jadę, nie do domu. Nie wiesz, na czym stoisz i jak to się ma wszystko dalej toczyć. Jestem w ogromnym szoku, że to nie idzie. Naprawdę, no wydaje mi się, że akurat takie miejsca jak Stary Młyn, z którego zrobiona została restauracja, no to raczej byłoby miejsce, które byłoby dość mocnym punktem turystycznym na mapie. No cóż, wychodzi na to, że w kuchni musi być coś nie tak, no nie widzę tutaj innej możliwości. No oprócz tam, wiecie, mindsetu samych właścicieli, bo tego jeszcze za bardzo nie znamy. Kurwa, co wy robicie? Czasami go uspokajam, cicho, nie krzycz, później. Myślę, że sobie szef nie zdaje sprawy z tego, jak się zachowuje, że też słyszą to inni goście i potem, że ludzie o tym mówią na mieście i tak dalej. Na pewno słychać, bo to nie da się ukryć. Kuj, haj, wszystko, więc sypie równo, nie? Kiedyś miałam gościa, który powiedział mi, że gdyby tutaj był inny szef, to by drzwi się nie zamykały. O, proszę, czyli pan Mariusz może być furiatem? Jestem trochę w szoku, bo te pierwsze przebitki raczej go pokazywały jako taką pogodną osobę. Jeżeli faktycznie jest tak, jak mówią te kelnerki, no to na pewno jest ogromny punkt do tego, żeby tych gości w lokalu nie mieć. Nikt nie chce słyszeć kłótni, kiedy przychodzi sobie na rodzinny obiad. Jestem na Kaszubach, w Bytowie, przed restauracją Młyn, która prezentuje się pięknie. Spodziewam się, że będzie tu dużo gości i dużo smacznych ryb. Dzień dobry. Dzień dobry. A cóż to za zapach? Coś nie taki tłuszcz. Dekoracja też taka pomieszana. Cóż, a restauracja gdzie? Na górze, tak? Tak, zapraszamy do góry, proszę bardzo. Na parterze szału nie ma. Co dalej? Tylko schody? Czy jednak wyższy poziom? Jezus Maria, kto to dekorował? Matko jedyna, jak można oszpecić takie piękne miejsce tymi dekoracjami? No co to za kaski? Co to za jakieś wygibidi babidasy?
Słowotwórstwo mi wleciało, przepraszam. W każdym razie ten wystrój odstrasza, no zmieńcie to natychmiast, tego tam nie powinno być. To jest stary młyn, no to jest takie miejsce historyczne, które można fajnie wykorzystać. Nawiązać troszkę do tego, że tu kiedyś był młyn na przykład. Które to są danie kaszubskie? Duszony też z boczkiem. A pierogi są kaszubskie? Tak. Dlaczego nazywacie je, że one są kaszubskie? Co mają specjalnego z kaszu? Nic. No to chyba szczera prawda, że nic. Pierogi nazwaliśmy kaszubskie, bo nie mieliśmy jak nazwać je w karcie, tak? Ale bo sami je tutaj robimy. Czasami wiele razy klienci się pytają, dlaczego się nazywają kaszubskie. My śmiejemy się, bo kaszubki je robią. A jaka jest zupa kaszubska? Bulewianka, ale której nie mamy w karcie, nie podajemy. Czyli po prostu nie podają kaszubskich dań. Albo nie podają prawdziwych kaszubskich dań, tylko na przykład pierogi kaszubskie, które nie mają nic wspólnego z Kaszubami oprócz nazwy. Dość słabo, biorąc pod uwagę fakt, że jest to karta kaszubska. Pstrąg jest świeży? Tak. A na czym się smaży pstrąga? Na patelni. Dobrze, niech pani usmaży go na patelni dla mnie. Śledź po estońsku. Jak to mówić kaszubskie, niech będzie po estońsku. Jaka jest różnica między bryzolem a stekiem wołowym po angielsku? Bryzol podajemy z pieczarkami, a stek wołowy po angielsku nie, jest półkrwisty. Może pani podać jedną rzecz i drugą obok? Dobrze. No to kochani, zaczynamy imprezę. Czas sprawdzić, czy to jedzenie będzie dobre. Bo póki co, dekoracja i właściciele trochę średnio. Chociaż jeszcze nie znamy drugiej strony. Dajmy się jeszcze wypowiedzieć właścicielom, nie ma co ich przekreślać, okej? Okay? Śledź po estońsku dla pani? Proszę bardzo. Smacznego. Dziękuję. Jajka dużo. Śledź jest prosto z kubła. Śmietana jest prosto z pudełka. Nie przyprawiona ani solą, ani pieprzem. Majonezu nie czuć, soli nie czuć. B. B. W słowniku pani Magdy podejrzewam oznacza, że jest to niedobre. No ale w sumie wyglądem też za bardzo nie zachęciło. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam w tle ten właściciel to chyba się już tak trochę irytował. To jest co? Dorsz. Mhm. Po? Proszę bardzo, po kaszubsku. Potencjalnie duma lokalu. Jest przesmażone. Jak się filetuje dorsza, powinny wychodzić filety, a tu wychodzi po prostu sieczka. On był po prostu za długo na ciepłym oleju, nie gorącym, nie zamknął dorsza. No faktycznie ta rybka się trochę rozlatuje, ale powiem wam szczerze, że jakbym taką dostał, to pewnie bym zjadł. No ale tu chodzi o to, żeby te dania były perfekcyjne, także rozumiem, dlaczego idzie do odrzutu. Dorsz jest smażony w tłuszczu, boczek jest tłusty. Surówka z selera jest z majonezem, też jest tłusta. Warzywa są mrożone, bo widać po kolorze. Mam nadzieję, że marchewka nie, ale brokuły na pewno mrożone. O kur... Ja bardzo przepraszam, ale chyba to też było mrożone. Cios za ciosem. Mniej niż zero. Tutaj, tutaj, tutaj. Oj, widzisz, ja już się tutaj gubię. Matko Boska, jeszcze te brokuły mrożone zrozumiem. Ale jaki jest sens mrożenia marchewki w restauracji? W sensie, wiecie... Zakup świeżej marchewki to nie jest aż tak ogromny koszt dla restauracji, no żeby mrozić to na zapas. Trochę dziwne. Strąg smażony? Tak samo jak tamten, ta ryba? No, na oleju. Na oleju. Proszę. Na zimnym, tak jak tamta? Zaraz zobaczymy. Na zimnym. A to? We frytownicy? Tak. Ludzie, dajcie spokój. Śmierdzi na pół kilometra. To będzie niepopularna opinia, chyba. Ale ja na przykład z frytownicy frytki to bardzo lubię. I uważam, że są lepsze niż z piekarnika. Chociaż wiem, że są mniej zdrowe, są bardziej tłuste i tak dalej, ale to jest moje guilty pleasure i ja bardzo lubię takie frytki. To to? Bryzol i stek. O Jezu. Proszę. A pani pyta mnie, jaki jest stopień wysmażenia? Średniokrwista. Jak średniokrwista? Jest pani pewna? No, tak kazałam przekazać na kuchni. Co to jest? Wysmażone bardzo. A to następne tego wydanie też krwiste.
Dobra, stopień wysmażenia się nie zgadza i to jest ogromny błąd, bo no nie jeden gość w restauracji by się wkurzył, wyszedł i powiedział, że za to nie zapłaci i myślę, że miałby do tego pełne prawo, bo nie dostał tego, czego chciał. No ale w tym wypadku, jak jest pani Magda w restauracji, to myślę, że mogłaby spróbować chociaż, czy mięso jest dobre. Katastrofa. Mogę pana prosić, właścicielu? Jak pan ma na imię? Mariusz. Panie Mariuszu, proszę usiąść. Mam dla pana tę cudowną propozycję. Bryzol i stek. Proszę. Przyjemnością popatrzę, jak pan to je. No, jest twarde takie. Ja jestem zadowolony, bo finalnie danie zostało spróbowane i w sumie może to i lepiej, że przez właściciela, bo sam będzie mógł szczerze ocenić, co obserwuje innym. A w tym wypadku chyba też nie jest za dobrze. Ja prosiłam krwistę. Oj, oj, oj. Pani Magda poprosiła szefa i szefową kuchni. Na górę. Ufałem no, żonie, tutaj pani Danusi i tak dalej, nie? Że wszystko elegancko dobrze robią, nie? No okazało się, jak się okazało, nie? Dlaczego tak pieprzycie jedzenie? Bo to już nie jest złe gotowanie. Niech pan to je. Okej, okay, czyli tutaj pani Magda będzie dawała OPR-kę właścicielce i kucharce, a ty jedz, ty jesz, masz to zjeść do końca. Boże, szkoda mi tego pana. Tylko to jest po prostu chrzanie jedzenia, naprawdę. Wstyd, no wstyd, naprawdę wstyd. Kto słyszał wołowinę zrobić w taki sposób jak pani? Pani ją przydusiła. Moim zdaniem trzeba odrzucić, bo ona jest twarda. Pani sobie żartuje? No nie wiem. Niech pan je to. No nie wiem, pani Magda. Pan to żuje. No żuje, no bo nie idzie zjeść. Gdybyście mi tego nie podali, sprawdzili, że dajecie mi szajs, to by pan tego nie jadł. Ale ponieważ pan miał odwagę mi to podać, to ja mam panu odwagę kazać to zjeść. Tak się umawiamy, dobrze? Ja myślę, że on nie ma innego wyboru, jak tylko się zgodzić. Jeżeli chce, żeby te rewolucje doszły do końca, to lepiej niech zje to ze smakiem. Albo w sumie nawet bez smaku, tylko niech to po prostu przeżuje. Oj, współczuję mu, bo widać, że jest dość ciężko. Jak się smaży wołowinę, słucham? Tak jak pani mówi? Dusi się, bo twarda? I dusza, ale na krótko. Krótko trzymam. Nie dusi się, albo się dusi, albo się smaży. Nigdy w życiu się nie dusi na krótko. Na krótko to się tylko utwarda. Zero wiadomości. Czasem jak się chce przedobrzyć, to wyjdzie właśnie tak. Bo to jest też takie jakby przedobrzenie. Tu jeszcze panu dużo zostało. Ten jeszcze lepszy, kawałek. Ja nie dam rady, pani Madziu. To... Ten jeden zjem, dalej nie dam rady. Proszę pana, pan zje do końca ja i nie wyjdę. Nie da rady, no. Mówcie co chcecie, ale widać po pani Magdzie, że czerpie mega satysfakcję z tego, że każe mu jeść to mięso. Trochę to okrutne, aczkolwiek rozumiem to. Myślę, że jakbym był w takiej pozycji jak pani Magda, to pewnie też bym tak trochę robił. Wiecie, jak człowiek ma władzę, no to robi więcej rzeczy niż inni, tak? No to jest, takie jest prawo dżungli. No a tutaj jesteśmy w programie telewizyjnym. No to trzeba żonie podziękować. No to dziękuję żoneczko ci bardzo, ale jak tak robicie, to ja muszę to wszystko jeść, no. Tak, musisz, jeszcze kawałeczek. Jak się chce mieć knajpę, to po to, żeby karmić lepiej niż w domu. Ale naprawdę, dajemy całe serce tej. Wy nic nie dajecie. Wy dajecie wasze wyobrażenie o całym sercu. Możliwe. To nie jest serce, to jest brak po prostu kompletnej wiadomości. No jest porażka, no. Jest porażka, nie umiecie gotować. Na jutro zrobicie jakąś rybę marynowaną w occie. Dziękuję bardzo. O, na szczęście mu pani odpuściła i po prostu kończymy ten pierwszy dzień. Nie no, słuchajcie, powiem wam szczerze, że chyba nie ma tragedii. Bywaliśmy w dużo gorszych sytuacjach i z dużo gorszych udało się wychodzić. Także ja myślę, że tu będzie raczej wszystko w porządku. To znaczy no, jeszcze przed nami odwiedzenie kuchni. A tam może być różnie, biorąc pod uwagę jak wiele rzeczy było mrożonych podczas tej pierwszej kolacji. Piękny stary młyn. W środku już trochę gorzej. A kuchnia straszna. Dotąd właściciel żuje kotleta usmażonego przez szefową kuchni, która jest jego żoną. To duża sztuka schnocić takie miejsce. Przepiękny stary młyn, straszna kuchnia i wnętrze masakrowane. Ale pani Magdo, dlaczego pani się śmieje, kiedy pani to mówi? Przecież to są bardzo przykre słowa. O Jezus. Dobra, jak się stało, że dostaliście ten młyn? Kupiliśmy. Kupiliśmy, no. Ale dlaczego żeście kupili? To żeście przedtem robili. Odzieżowe sklepy. Młyn do odzieżowego sklepu jak się ma? No, zero. Tak mi się wydaje. No. A jakie masz pojęcie, jaki jest twój największy błąd w kuchni? Że nie masz ani zielonego pojęcia? Czy nie znasz historii i tradycji Kaszub? Czy też nie gotowałaś? Jak to jest? Skąd się wzięło to, że ty gotujesz?
Oszczędność? Nie. Może wszystkiego po trochu. Tak coś podejrzewam, że ta pani właścicielka tak nie bardzo była za gotowaniem, ale poszła, no bo w sumie kupili już ten młyn, trzeba było go zmienić na restaurację, trzeba było coś z tym zrobić i tak już zostało. Ale czy tak jest? Nie wiem. Zaraz się dowiemy. Czego ty oczekujesz? Słucham. Żeby byli goście. Nie. To co? Kucharz i mają być goście. A co on gotuje, to nieważne, bo się na tym nie znasz, tak? No trochę to tak wygląda. Proszę cię, przychodzi. Ja jestem świeżo przyjętą kucharką. Czego ode mnie wymagasz? Jakich dań? Na co mam zwrócić uwagę? Co ciebie interesuje, żebym gotowała? Słucham. Nie wiecie, naprawdę nie wiecie, czego chcieć od kucharza. No totalnie. Teraz wychodzi na to, że w sumie po prostu prowadzą sobie restaurację, bo tak. Ale za dużego pojęcia to chyba nie mają. Przynajmniej to wynika z tej rozmowy, którą teraz prowadzili z panią Magdą. Bo wiecie, mogą mieć najlepszego kucharza na świecie, ale jeżeli go nie pokierują i nie powiedzą, czego chce, no to, to z tego dalej może niewiele wyjść. Dzień dobry. Dzień dobry. Te ziemniaki może pani mi pokazać? Muszę mi wytłumaczyć, dlaczego. No właśnie, ja... Bo to jest dzisiaj, te ziemniaczki były gotowane. No ale niech pani wytłumaczy, po co? No nie wiem właśnie. Jak można trzymać ziemniaki w wodzie? W wodzie, ja nigdy też... Ale to w ogóle jest jakiś skandal, naprawdę. Ale proszę pani, to pani tam pracuje i pani robi na tej kuchni. No to kto tam postawił te ziemniaki w tej wodzie? Hola, hola. Co to za dziwna wymiana zdań? No po prostu jak przekupki na targowisku. Oj, ja czuję, że będę fanem tej pani w tym odcinku. Co tu jest? Bo nie jest opisane, co tak. To jest pieczarka. Pieczarka. Jak smakuje pieczarka po zamrożeniu, po ugotowaniu? Niedobrze, bo on taka jest, od niej stali, taka gumiasta. Są pierogi, tak? Kiedy były mrożone? Tak. Jest tu gdzieś kartka? Jest. Naprawdę? Z kapustą. Ruskie. No, ruskie. Ruskie i z kapustą. No ale nie ma daty, kiedy były. No właśnie. Nie ma daty, tak? Pierogów nie ma. Pierogów nie ma, proszę bardzo. No kurczę, no właśnie, no nie ma tej daty, no trudno. No to nie ma pierogów. Swoją drogą, zwróciliście uwagę na te pieczarki? Już pal licho z tym, że były mrożone, ale one były, kuźwa, w opakowaniu po margarynie. Dlaczego? Tak się nie robi, szczególnie w restauracji. Przecież to wszystko przechodzi zapachami i to jest później do wyrzucenia. Normalnie aż wróciły mi wspomnienia, jak za dzieciaka się otwierało zamrażalkę. Było pudełko po lodach, a w środku był koperek. To w tym przypadku mamy pieczarki. Jak można zostawić otwarty lód w lodówce? Też otwarte. O, mogę prosić? Borek. No i co? Nie ma żadnej daty na żadnym mięsie. Proszę wyjąć całe mięso i je stąd wynieść. Także będę prosiła, najpierw wydać mi te dania, dobrze, które są przygotowane, a potem proszę pozbierać to w kosze, w co się da i wszystko, co wyrzuciłam, łącznie z mięsem, proszę wnieść na górę. Oj, to będzie bardzo dużo straconych produktów. No ale niestety, to będzie bardzo ostra lekcja, ale uważam, że jak najbardziej słuszna. Złe przechowywanie produktów to jest ogromny grzech, ale nie opisywanie tych produktów i nie pisanie dat otwarcia, dat spożycia i tego typu rzeczy, to jest po prostu masakra. I niezależnie, czy oni wiedzą, że to otworzyli wczoraj czy przedwczoraj, jak to się pomiesza, to po kilku dniach już nie wiadomo. To jest wszystko do wyrzucenia. Co to? Rybka w occie. Zrobiona? Dzisiaj? Tak. A jaka róża? Tutaj się sprawdzą kaszubę albo nie. Pięknie odchodzi pstrąg. Krótka marynata, bo tylko dzisiaj się marynowało. No, ale już się ma apetyt na coś takiego. Jest naprawdę pyszne. Tutaj mamy schemat, który się już przejawiał w paru odcinkach, ale ten schemat jeszcze bardziej kierunkuje w tą stronę, że jednak mindset właścicieli doprowadził do tej sytuacji, w której jesteśmy teraz. No bo wiecie, pani Magda dzień wcześniej kazała tym kucharkom zrobić coś po swojemu i kaszubskiego. No i teraz dziewczyny robią te dania i okazuje się, że jest dobre. W takim razie w czym jest problem i dlaczego te poprzednie dania były tak złe? To powoduje, że ludzie nie lubią tego miejsca i stronią od niego. Szczerze, no to... Szef. Oboje są straszni, czy on jest straszny? Ja nie mogę nic złego na nich powiedzieć. To czemu tak ludzie mówią? No ja słyszę po opinii po prostu ludzi. Jak tutaj zaczęłam pracować, to było... A jak ty tam z nimi wytrzymujesz? A co się o nim mówi na mieście? No źle.
Źle. Bardzo źle. Że potrafił wejść, na przykład jak były to jakieś imprezy czy cokolwiek, że potrafił wejść tutaj, awanturować się. W czasie imprezy? Tak. Okej, czyli względem załogi jest w miarę dobrze, ale problem jest z gośćmi? Trochę tego nie rozumiem, w końcu jest właścicielem tego lokalu, raczej powinno mu zależeć na tym, żeby tam się bawili jak najlepiej. No czasami może by bało, że szef powiedział, że tam na imprezie było tak za głośno, czy coś w tym stylu. Na głośno, a to tu dookoła jest bloki mieszkalne, czy coś? Myślę, że troszeczkę szef powinien zmienić stosunek do gości, tak? Nie jest miły dla gości swoich. No, czasami niekoniecznie. A teraz poproszę, żeby się przyniosło wszystkie rzeczy, te, które ja chciałabym, żeby państwo właścicielstwo zabrali do domu ze sobą. Które się nie nadają do restauracji. Dobrze. Nie brzmi to za dobrze, coś musiało tutaj pójść grubo nie tak. Ale za bardzo nikt nie chce o tym mówić, nie wiem dlaczego. No i teraz ta lepsza część, nie? Czyli trzeba pokazać, jakie straty wygenerowali właściciele we własnym lokalu. To może zaboleć, dużo było tych mrożonek. Są jakieś podroby, tak? Dziadek za babcię, babcia za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Przy takiej górze mięsa zajęcia starczyłoby dla wielu jeszcze pomocników. A oto i szczęśliwi posiadacze tak ogromnych zapasów. Inni wolą złoto albo akcje, ci inwestują w mrożone mięso. Nie lubi pan wydawać pieniędzy, prawda? Każdy jest oszczędny. Nie, ja nie Ale jestem. Ale ja lubię wydawać pieniądze. Lubi pan wydawać pieniądze? Lubię. Ja też bardzo lubię wydawać pieniądze. Niestety, bo wiecie, przychodzi w końcu taki moment, kiedy mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. I tak mniej więcej co miesiąc. Chyba pora poczytać jakieś książki o oszczędzaniu czy coś. Naprawdę? No to chyba pan też lubi je marnować, bo te wszystkie rzeczy nie nadają się do podawania w restauracji. Może sobie zadacie pytanie, dlaczego? Pomrożone. Nie. To jest grzechem głównym tych rzeczy. Dużo jest. Że są nieoznakowane, kiedy zostały zamrożone. Tak. I że są mrożone w czym? W woreczkę takiej. Nie jest wyspecjalizowane. Czy to jest... Skoro to wszystko wiedzieli i są świadomi tego, że to było robione źle, to dlaczego tak się działo? Dlaczego w taki sposób przechowywali tą żywność? Nie rozumiem. No, nie opakowanie jest. Do żywności. Nie. No, proszę. Cały bilans waszej gospodarki jest tu. Po prostu... Ale mnie to w ogóle nie interesuje. No, musi być mech. Dobrze, nasz brąży nieoznakowany. Chodź, ale to nie są żarty, tak? No nie są żarty. To jest restauracja, żywienie publiczne. Po prostu nawet tego wcale nie mrozi. Żeby to schodziło świeże, bieżące, ale tak mnie to w ogóle nie interesuje, co pani by chciała. Ja wiem to, co jest. Rozumiem. Tak. Dobrze. O Jezus. Jeszcze jedno pytanie, bo jest taka ogólna, średnia sympatia do tego miejsca i do was, a szczególnie do właściciela. Oho, to chyba będzie ten czuły punkt. Ja jestem bardzo ciekawy, co tu poszło nie tak. Dlaczego ten pan zachowuje się tak, a nie inaczej względem innych ludzi? Czym sobie mąż zasłużył na takie jego postrzeganie? Nie wiemy. Musicie to powiedzieć, bo ja muszę wiedzieć, z czym ja mam walczyć, żeby to oczyścić na tyle, żeby tu wrócili goście, którzy nie chcą tu wracać. Uważam to, że on może jest przeklinam, może faktycznie przeklinam. Że nie wiem. Po prostu wiele razy bym mógł zamilczeć i ugryźć się w język zamiast coś powiedzieć. A dobrze traktuje ludzi w pracy? Różnie, prawda? No różnie. No po prostu, no ja taki jestem, po prostu porywczy, czasami za dużo coś powiem i to się później tak odbija, nie? Nie wiem, czy też tak macie, ale patrzycie na pana Mariusza i ja na przykład w życiu bym nie powiedział, że on może się tak zachowywać względem innych osób. On mi się wydaje taką mega spokojną i ciepłą osobą. Ktoś naprawdę musiał mega mu zaleźć za skórę i zrobić mu mega krzywdę, skoro tak się zachowuje. To nie jest raczej jego naturalna reakcja, tylko bardziej system obronny. Znaczy wiecie, ja do tych wniosków doszedłem tylko patrząc na to, jak się zachowuje w programie i na jaką osobę wygląda, ale jaki jest na żywo, nie mam pojęcia. Macie przyjaciół? Nie mamy. Właśnie, tak myślałam. No sąsiedzi są na siebie. No ja, no ale tak ogólnie no nie ma, bo całe życie cały po prostu pracujemy. No. Po prostu. Wiadomo, że żeśmy tam coś w życiu zdobyli. No. I mieliśmy ale przyjaciół i wszystkie te przyjaciele nas tak zgubili. Magda... Naprawdę parę lat temu dostaliśmy takiego kopa w życiu, nie chcemy mówić, właśnie pani chce od nas to nas zgubili. Wydobyć, ale ja, się... ale ja nie mam odwagi. Bo nie ale wiem, dlaczego pan nie ma odwagi? Ja miałem 96 spraw. Masakro. Tak, przez 10 lat. 96 spraw, w sensie takich sądowych? 96 różnych rozpraw? Jezus Maria, ja bym psychicznie nie dał rady z czymś takim. O co tyle rozpraw? Co tu się stało?
No ale to się stało. Czyli gruntów całych oczy dobrze wiedzą. I, teraz... i przegrali wszystko. I przegrali no wszystko. I dlatego i nie mamy, ktoś nie mamy nikogo. Gadał, że no. Nie tak. Przegrali. No, ale sąda... to... Sprawa była w Najwyższym Sądzie w Warszawie, w Konstytucyjnym. Gdzieś, do Strasburga no. By wszystko szło. No. I wygrali. Ale, no. Ale o co poszło? To jest głośna sprawa. To lepiej, żebyś sam powiedział, niż żebym ja ludzi tak. Pytała. No przecież to śmieszne. Że po prostu... Sprawa się zaczęła od tego momentu, jak zostaliśmy właścicielami młyna. Tak. To już jak tylko poszła plotka na Bytów, że jesteśmy właścicielami, tak od razu zaczęli nas akcja. Atakować. O, i wszystko jasne. No bo przecież jak sąsiad się dorobił samochodu, to na pewno go kuźwa musiał ukraść albo się dorobił na tych swoich szemranych biznesach. No bo przecież nie można w dzisiejszych czasach legalnie dorobić się normalnych pieniędzy i kupić to, na co ma się ochotę, nie? No przecież trzeba wszystko kraść. O, nie lubię strasznie takiego myślenia. Raz nawet mojego tatę wsadzili do więzienia, w sensie w plotkach, bo inna osoba o tym samym nazwisku poszła do więzienia. I od razu poszła plotka, że skoro mój tata ma dom taki duży, no to on na pewno się dorobił go na właśnie czarnych biznesach. No i teraz trafił do zakratki, tak? Tam gdzie powinien. No powiem wam tylko tyle, że te plotkujące osoby miały niezłe miny, kiedy go spotkały w sklepie. Nie wiem, może miał przypustkę? Że to jest przekręt, że to nie jest nasza praca, że ktoś nam dał i my świgorujemy pod kogoś. 3 miliony złotych nam wyliczyli majątku i w ciągu 30 dni trzeba oddać. Już komornicy wchodzili, blombowali wszystko. Ale nie rozumiem, dlaczego mieliście oddać 3 miliony złotych. No bo po prostu powiedzieli, że to są pieniądze ukradzione. No dobrze, nie ma. Dobrze, ale dlaczego? No przecież każdy z nas ma jakiś los, jakąś historię. Nikt tego nie docenił. Ale masz szansę, żeby wszyscy to docenili w tej chwili. No to ja w takim razie totalnie rozumiem, dlaczego ten pan się tak zachowuje. Ja na jego miejscu to chyba bym skakał po ścianach i rzucał jakimiś zaklęciami w tych wszystkich ludzi dookoła. Totalnie nie miałbym ochoty ich oglądać. To jest dość trudna sytuacja, bo... No wiecie, niezależnie jaka ta restauracja będzie dobra, no to jeżeli on ma taką opinię publiczną w tym mieście, to będzie mu bardzo ciężko się wybić. No mam nadzieję, że te kuchenne rewolucje im pomogły. Broń się. Sądziliśmy, broń się, że to jest zazdrość po prostu tutaj regionalna. Ale ja tacy młodzi trochę ludzie ten się region znam, tak? Kaszuby, że więc musisz iść razem niektórych... z nimi, bo jak pójdziesz wyżej, zaraz cię zniszczą. Tutaj a zwykłych jakby udało, ludzi, rolników, zwykłych wszystko. Ludzi teraz się jak, tak dzieci dorobiły. Jak myśmy wchodzili do urzędu skarbowego, jak były te postępowania, żeby zapłacić, to nas traktowali jak śmieci. Jak śmieci. Nie jeden zwariował. Nie I jeden się zwariował. Powiesił. I powiesił no. Się. Autentycznie brak mi słów i nie wyobrażam sobie, co oni musieli czuć podczas tych całych rozpraw i tego całego zamieszania. To jest coś nie do opisania. I widać, że w tym właścicielu to bardzo, bardzo mocno siedzi i totalnie się nie dziwię, tylko teraz trzeba znaleźć sposób, żeby się z tego uwolnić. A myśmy to wytrzymali. No tak. Dzięki adwokatowi. Jak przychodzą kartki umorzone, niewinny, a tu wmawiali, o 6 rano atakowali w kajdanki na przesłuchania. Przyznaj się, podpisz. Ale co miałem podpisać? Jak nie robiłem tego, nie kradłem. Mąż pękł. Puścił stres, puściły nerwy, wyładował się. I bardzo dobrze. Naprawdę coś takiego może naprawdę dać dużo dobrego człowiekowi. Ja nie mówię o tej sytuacji oczywiście, która się stała, ale taka rozmowa i wyrzucenie z siebie wszystkiego pozwala człowiekowi odetchnąć. Nie widzę tutaj zbyt wielu możliwości oprócz próby oddzielenia tego wszystkiego taką grubą krechą i rozpoczęcia wszystkiego po prostu od nowa. Wiecie, z czystą kartką. Jeżeli się przyjmie, to fajnie, jeżeli nie, no to przynajmniej będą wiedzieli, że zrobili wszystko, żeby to dalej pociągnąć. Każdy przeżył swoje w tym kraju, kto starał się mieć własną działalność. To jest pewne. Natomiast jedna rzecz jest pewna. Musicie o tym zapomnieć. To wyłazi na wierzch. Pana złość, pana żal. Po nie prostu jestem na nikogo jest. Chodzi nie tu, kurczę, jak zły duch po tym miejscu. Nie chce pan być zły, ale w oczach pan ma cały czas wściekłość i żal, no. Tak. Trzeba zapomnieć kompletnie o negatywnych doświadczeniach. I trzeba się budować na nowo, bo w jakiś sposób oni wygrali. To, co pani Magda powiedziała, jest dość brutalne, ale prawdziwe. Bo no faktycznie, ci wszyscy ludzie, którzy stawiali te kłody pod nogi właścicielom, wygrali, bo on jest w takim stanie, jakim jest, a ich lokal upada. No, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji w tym odcinku, powiem wam szczerze. Naprawdę myślałem, że to będzie jedna z tych luźniejszych kuchennych rewolucji. A tu taki szok. Ale panie Mariuszu, teraz jest tak. Szlaban. Nowa kartka. Nowy sposób na postrzeganie ludzi i świata. Cieszę się, że to wiem.
bo wiem, skąd jest takie odium w tym mieście, tak. Ale teraz trzeba budować nową tożsamość. Tak jakbyś się zmienił nazwisko imię. I ten śmiech pani Magdy na końcu. No, nie wiem, czy pasował, ale może rozładował atmosferę. No ale propozycja jak najbardziej trafna, ja się z nią zgadzam w 100%. Mam nadzieję, że to pomoże. Stary młyn, restauracja. Oczyściłam kuchnię i duszę właścicieli. Mam nadzieję, że uda mi się im pomóc. Chyba dzisiaj będzie miły dzień, ponieważ chciałabym natchnąć właścicieli radosną, pozytywną i smaczną energią. Oby tak było, bo po tym poprzednim dniu to masakra. Tylko siekierę zawiesić w tej gęstej atmosferze. Naprawdę pora troszkę uśmiechu wprowadzić w tej restauracji. Posłuchajcie, zmiany są takie, że zostaniecie młynarzami. Boże. O, ja nie chcę tutaj widzieć innego koloru niż taki jakiś piaskowo-biało. Tak macie chodzić jak w workach. Białe spodnie, blado-szara koszula albo beżowa. Panie również. Wszystko będzie pomalowane jak młyn. Czyli będzie wyglądało jak mąka. No i dzieje się to, na co liczyłem na samym początku odcinka, że wrócimy do tego, że to jest stary młyn i trzeba to wykorzystać. No to jest po prostu, dalej tego nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobili, ale fajnie, że teraz w rewolucjach będą do tego wracać. No bo wykorzystanie tych kolorków młyna, odwoływanie się w ogóle do tego, że to był kiedyś młyn, no to jest strzał w dziesiątkę. Naprawdę, ja myślę, że nawet jeżeli nie lokalni ludzie będą odwiedzali tę restaurację, no to na pewno z okolicznych miast będą się zjeżdżać, żeby to zobaczyć i spróbować. I jeżeli jedzenie się obroni, to na pewno tam wrócą. Kolacja będzie następująca. W babeczkach piernikowych będą podane trzy gatunki śledzia. Dalej już będzie bardzo poważnie, dalej będzie zwa z dziczyzny, ale z dzika przede wszystkim. Na drugie będzie pieczęć z jelenia, marynowana w czerwonym winie, białym occie, cebuli i warzywach. Tak to będzie w tym miejscu. I co, Mariuszu? Jo. Tak. I Magdo. Dobrze, no tak. Teraz do roboty. Tak. Ja porywam Mariusza. Fajnie, że karta nie jest jakoś taka skomplikowana. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że te dania nie są jakieś takie wyrafinowane, takie pod konkretne gusta, tylko takie bardziej ogólne, by mogły trafić do szerokiej grupy odbiorców. Ich sytuacji myślę, że to jak najbardziej trafny pomysł. Mariusz, i teraz zaczyna się nowy świat. Nowy świat twojego stosunku do ludzi i ludzi do ciebie. Chciałabym, żebyś spróbował przytulić największą ilość osób. Brawo! Czy mogę panią przytulić? A musi pan? Muszę. A to ładnie. To chciałbym, prawda? Chciałbym, no. Mogę panią przytulić? No pani może. Dziękujemy za tulenie. Przytuli się do mnie? Jasne. No, powiem wam szczerze, że mam trochę love-hate z tą integracją. Znaczy, rozumiem zamysł, bo chodzi o to, żeby pan Mariusz się bardziej otworzył na ludzi, żeby zobaczył, że nie wszyscy są tacy straszni jak ci źli ludzie, którzy mu bardzo źle porobili w życiu. Ale, no, zanim się kogoś przytuli, fajnie by było o to zapytać. Taki wiecie, taki mały wniosek z mojej strony. Nie róbcie tego tak nagle, bo ktoś może tego nie lubić i to jest jak najbardziej okej. A do tego pana? Czemu nie? Ja też muszę? No pewnie. Bardzo przyjemny ten pan. Tak? Dobry. Teraz panią też się. No i widzicie, jednak nie wszyscy są tacy źli w tym mieście. Patrzcie, jak się chętnie przytulają. I tutaj już się poprawiam faktycznie. Pan Mariusz pyta, tylko przy tej pierwszej dziewczynie było tak trochę niezręcznie, mi się wydaje, bo ona się zapytała, czy musi, a on i tak to zrobił. Ale z tego, co widzę, dalej było wszystko super. Myślę, że ten wypad mógł dać sporo do myślenia panu Mariuszowi na temat ludzi, którymi się otacza. Mam nadzieję, że doszło do niego, że nie wszyscy są tacy straszni. Choć powiem tak, że praktycznie ludzie z Bytowa okazali się bardzo serdeczni, mili i do tulenia. W związku z tym mam nadzieję, że wszystko się odczarowało, ponieważ ty tulić też potrafisz. Zgadza się. No. Prawda? Tak. Więc to jest bardzo miłe. Więc ten etap mamy za sobą. Mamy za sobą. No, widać, publiczność jest mega pozytywna, tak? Na pewno. Bo to jest bytów górą. O, górą. Bo tak. Są super ludzie. Tak. O, a my się możemy przytulić? Zgadza. Nie no, słuchajcie, to ja się chyba zaraz popłaczę. No bardzo, bardzo super się na to patrzy. I widać, że no pan Mariusz się uśmiecha. Ja nie wiem, ja nie widziałem w tym odcinku ani razu chyba, żeby on się uśmiechnął.
A tutaj widać, że ten uśmiech jest naprawdę szczery i to jest super. Niezależnie jaki będzie wynik tej rewolucji, ja myślę, że pan Mariusz i tak już wygrał. Przepalam kości, a dokładnie golonki z dzika na smak do zupy, żeby nabrała koloru i zapachu i smaku. Czomber. Ów smak powinien być bardzo intensywny, stąd staranny wybór przypraw. Kminy. Jest jedna rzecz, której nie rozumiem w kuchennych rewolucjach. W sumie jak tak myślę, to pewnie jest ich więcej, ale dobra. W każdym razie chodzi mi o przyprawy. Pani Magda zawsze daje tyle tych przypraw do tych dań, no nieraz to są całe torebki. Po czym ja idę do kuchni, jak ja mam coś doprawić, to jest, słuchajcie, rytuał. Ja dodaję szczyptę soli, mieszam zupę, próbuję, czy nie jest za słone i tak potrafię 15 minut dodawać, bo ja to kompletnie nie potrafię wyczuć momentu, kiedy czegoś jest za dużo albo za mało. Może inaczej, kompletnie nie potrafię ogarnąć, gdzie jest ta granica i zwykle ją przekraczam, jest problem. Nie solimy, bo mięso nam się skurczy i takie wkładamy do pieca, żeby je opalić. Teraz robimy zaprawę. Dajcie mi 2 butelki octu i 6 butelek wody. Ziele, liście. Do marynaty trafi mięso jelenie, czyli jutrzejsze danie główne. Cebulę dajcie. Marchewka, seler, tak jak marynata do dziczyzny. Ja tak tylko powiem, że mam nadzieję, że zapisaliście do swoich kuchennych dzienniczków to, że nie wolno solić mięsa przed opiekaniem, bo się skurczy. Proszę bardzo, kuchenne rewolucje bawią i uczą. Jeśli dodajemy wino, to trzeba je spróbować. Czy nie jest zepsute, czy nie jest korkowe. To też część dania. Wino to nie znaczy wino. Też nie może być najgorsze do dobrego dania. To jest zasada, którą w swoim życiu chyba praktykowałem aż za bardzo. Szczególnie na studiach, gdzie jak już próbowałem czegoś takiego, to no, trzeba było spróbować trochę więcej i robił się problem. Dobra, oglądajmy dalej. No i we młynie się kręci, dobrze się kręci. Nie da się ukryć, że to dla mnie bardzo emocjonalne powrócić do starej kaszubskiej kuchni i razem z właścicielami ją odbudowywać. Takim dniem będzie dzisiejszy dzień. Gotowanie, gotowanie i jeszcze raz gotowanie. Naprawdę mam ogromną nadzieję, że ta rewolucja przejdzie. Najprędzej gotowy jest Pstrąg i to właśnie on ma za zadanie kusić przyszłych gości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gressel. I co mam zrobić z tym? Proszę. Mamy smakowitego Pstrąga poczcie z krzanikiem, także... No, dziękuję, co mnie dopadło. Zapraszamy do spróbowania. No dobra, promocja wygląda fajnie, na pewno wszystkim smakowało. Ja chcę zobaczyć, jak się lokal zmienił. W wiekowych wnętrzach udało się tymczasem przypomnieć, że to przecież stary młyn. Dawniej nie wiedzieć czemu różowe ściany są teraz białe. Podobnie zasłony, obrusy i obicia krzeseł. Historyczne maszyny mogą zostać, czemu nie? Byle je lepiej wyeksponować. Znikły landszafty i bibeloty z parapetów. Teraz w oczy rzucają się lustra i pękate worki na mąkę. Było dość przeciętnie, ma być elegancko. Poprzeczka przed młynarzami zawieszona została naprawdę wysoko. Zmiana lokalu nie zawiodła. Jak dla mnie strzał w dziesiątkę, super to wygląda. Jest cieplutko, jest przyjemnie, można przyjechać z rodzinką i sobie zjeść. Można sobie pooglądać stare sprzęty młynarskie. No super, w końcu jest trochę młyna w tym starym młynie. A jak waszym zdaniem, bardziej wam się podobał wystrój przed czy po rewolucji? Dotarliście jakby do sedna lasu i jezior. Jest to menu po prostu inspirowane bogactwem tego regionu, od którego wszystkie restauracje jakby się odwróciły i zapomniały skąd są, przyjęły jakby filozofię super sklepów i kupują to, co jest w ofercie. My kupujemy to, co jest w lesie i to, co w lesie znajdujemy i w jeziorach. Ja w ogóle bardzo chcę podziękować kuchni i w ogóle załodze, bo bardzo mi się miło popracowało, naprawdę bardzo miło. O, a takie wstawki są dość rzadko w kuchennych rewolucjach, także naprawdę pani Magda musiała polubić tą ekipę. I w sumie się nie dziwię, bo naprawdę wyglądają na zgraną paczkę. Wyjątkowa i żona, i Danusia, a ty na razie po prostu jakby
Diabeł z ciebie wyszedł. Nie wiem, który render wyszedł. Wyszedł? Wyszedł. No pewnie, no. Ty się po prostu, jakby kaprykarze na ciebie spojrzeć, to pomyśli, że zwariowałeś. Jakbyś miał elektrowstrząs. Nie miałeś? Miałem. Miałeś. Zapraszam. Teraz do pracy, bo goście już czekają drzwi. Ten diabeł to wyszedł na pewno już na tej ulicy, jak tyle ludzi poprzytulał, no. Tyle miłości i empatii to dawno pewnie nie widzieli tam. Mile zaskoczona jestem. Taka jasność okazała się. Tak czysto jest, no schludnie, ładnie. Jasne, ciepłe kolory. No przyjemnie, przytulnie. Wspaniale wykorzystano elementy młyna. Bardzo fajne lustra są. Tak klimatycznie jest. No jest klimatycznie i bardzo fajnie, że gościom też się podoba. Mam nadzieję, że nie tylko tym zaproszonym, ale wszystkim innym też się będzie podobało. A babeczka, to już rewelacja. To w ogóle to cias. Ale to cias, to cias, to jakie było znakomite. Zachwycaliśmy się tą babeczką, no niesamowicie, śledzik miał tak wspaniałe smaki. Fantastyczne, no fantastyczne, że właściwie nie jadłam czegoś podobnego. Czegoś takiego na pewno w Bytowie i w okolicy nie mam. A czy jest zupa z dzika? Pyszny wywar z dużymi kawałkami mięsa. Chyba nigdy nie miałem okazji spróbować takiej kaszubskiej kuchni. Ale jeżeli wygląda tak jak tutaj, to bardzo żałuję i mam nadzieję, że szybko to nadrobię. Będziemy o to dbać i jak najbardziej się starać, żeby po prostu, żeby to koło się toczyło. To koło młyńskie cały czas jakby się toczyło, małym czy dużym, żeby szło, żeby torem wody, ale żeby się non stop toczyło, tak? Które to pani Magda myślę, że kopa dała i ona się kręci. I żeby po prostu ona się non stop kręciła. I niech tak zostanie. Ta cudowna energia, która tutaj się rozwinęła. Fajna ekipa, fajne kelnerki, bardzo mili właściciele, odczarowane miejsce i niech tak zostanie. No dobrze, moi kochani, to jest ten moment, w którym przenosimy się w przyszłość, żeby zobaczyć, czy rewolucja się udała, czy nie. Także teraz macie ten czas na to, żeby w komentarzu napisać, czy uważacie, że rewolucja się udała i czy lokal dalej istnieje. Uwaga, czas, start! Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Okej, stop, lecimy dalej. Bytów, restauracja Młyn, oaza dziczyzny z pobliskich lasów. Mam nadzieję, że energia, którą tu zostawiłam, jest równie dobra, jak ostatniego dnia mojego pobytu. Ponieważ Mariusz się odmienił i tym samym dania powinny być dużo smaczniejsze. Będzie git, nie no, na pewno będzie git, musi być git, no to nie może się nie udać. Proszę, dzień dobry cię. Dzień dobry. Co tak cicho? Nie wiem, cisza, spokój, może przed burzą. Ale to nie wiadomo. Może będzie burza, może nie. To poproszę zupę z dzika, a potem symfonię jelenią, dobrze? Dobrze. W sumie karta wygląda bardzo ładnie, ale jeżeli mógłbym się przyczepić do jednej rzeczy, to zmieniłbym czcionkę. No dlaczego zawsze jest ta oklepana? No to jest prawdopodobnie Comic Sans. Dziękuję. Za 10 zł strasznie dużo mięsa i pyszna kompozycja smaku. Boże, pani Magdo, no proszę tak nie straszyć, co to za napięcie przy tym talerzu i taka mina, taka nietęga, a finalnie się okazuje, że dobre, no. Tak się nie robi, no, już myślałem, że jest źle. Bardzo symfonia jelenia. Symfonia jelenia? Wątróbka. Gulasz. Mogę prosić właścicieli? Nie no, bez kitu, to ja już nie wiem, smakuje czy nie smakuje. No ta mina mówi ewidentnie, że jest źle, tragedia, dramat, talerze polecą, ale z drugiej strony z zupą też tak było, tak, że tak, niedobre, niedobre, a taki psikus, bardzo dobre. Ja już sam nie wiem. Dobra, niech przyjdą ci właściciele, zobaczmy, co się stało. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co o tym myślicie? Staramy się. Staracie się? Naprawdę? Naprawdę. Całe serce.
Jesteś przekonana, że to jest dobre? Ja po prostu oceniam to z oceny gości. Sądzę, że jest dobre. A ty, Mariusz? Też. Możemy już? Proszę. Zupa zdzieka. Fenomenalna. No i teraz to danie, które jest jakby koronacją waszej karty, prawda? Bo każdy może to, każdą z tych rzeczy zamówić osobno, prawda? Danie jest bardzo dobre. Ja zaś się bardzo pani powiem. Idealnie zamarynowane, zapeklowane, fenomenalnie miękkie. Pyszne buraki. Ogólnie rzecz biorąc, no, bardzo dobra kuchnia. Także naprawdę moje gratulacje. Dziękujemy bardzo. No i całe szczęście. Boże, już naprawdę myślałem, że będzie jakaś tragedia tutaj. Ale na szczęście okazuje się, że rewolucja się udała. Naprawdę, ja wam dziękuję. Ja też, no. Bardzo było miło. Proszę. Ale ty jesteś wola cały czas poważna i to jest nie do zniesienia. To strasznie miłe, jak widać, że twoje nauki nie idą w las. Że Viola i Mariusz bardzo przejęli się tą lekcją, którą dostali ode mnie. Młyn się kręci, restauracja się kręci. Mają ogromny sukces i fantastyczne smaki lasu. To prawdziwa oaza dziczyzny w Polsce na talerzu. No dobrze, moi kochani, i tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek, ale zanim przejdziemy do zakończenia, sprawdźmy, jak dzisiaj ma się restauracja Młyn w Bytowie. I z tego, co widzę, na szczęście restauracja działa, jest otwarta, znaczy teraz jest zamknięta, ale normalnie jest otwarta w tygodniu. Opinie ma różne, w sensie wydaje mi się, że i tak jest spoko, bo ma 3,9 gwiazdki na 5 gwiazdek i ponad 1300 opinii. Więc wydaje mi się, że jest tam całkiem spoko. Jeżeli mamy kogoś z Bytowa, dajcie proszę znać, czy próbowaliście i co myślicie o tym jedzeniu. Przypniemy komentarz, żeby reszta mogła zobaczyć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie odnośniki do moich sociali, jak i do pełnego odcinka znajdziecie u mnie w opisie. Zachęcam do zapoznania się. Przypominam o konkursie, który pojawi się na 20 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że się uda. Ja wam życzę smacznego, miłego sprzątania, jedzonka, czy cokolwiek tam robicie i co. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i cześć.